Dzień dobry, witam serdecznie. Na polu jesteśmy z większą ekipą. Jest nas pięcioro. Ja już mam krzyżyk. Tak z godzinkę temu wyszedł. Łażę, nic nie wychodzi. Aż tu nagle sygnał wysoki. Jest około 77. I już tu się mi to zaokrągla w ręku. Ściągnijmy to. Czy to będzie jakiś moniak w ogóle? No oby, fajnie by było. Wyglądał na trochę ciekawszy. Ale tu jest zajechane. O matko. W każdym razie sygnał potęga, 7,7, krążek duży, tylko że dojechany już na maksa. Taki ma kolor rudy, ponieważ tu jest gleba chyba wysoko zmineralizowana. A materiał jego to jest chyba miedź. I nic nie widać. O, już się tak cieszyłem. Może dwójka belgijska, może jeden fenik. Trudno wyczuć. Coś tam się pokazuje. Znowu. Jeszcze nie wiem. Ale coś takie srebrne chyba. Będzie srebro. Ale zabicie mnie, nie wiem jeszcze. Jakiś krzyż tutaj jest. Napisy. Pii, pierwszy raz widzę takiego moniaka. Tutaj bym może i lwa widział z tej strony. Tylko też nie za bardzo. Ale na srebro wygląda całkiem. Tutaj się ładnie już przeciera. Nie chcę tym piachem tego dropać. Wolę to w domu dremelem przejechać. Papierem ścierny. Pewnie też nie. Esterlin z lwami, wybijany w Luksemburgu w latach 1353 do 1383 podczas panowania księcia Wacława I Luksemburskiego, księcia Brabancji, Limburgii, no i oczywiście Luksemburgu. Cztery lwy na tarczy symbolizują Czechy, Limburgię, Brabancję i Luksemburg. Napis DVX Brabancie, książę Brabancji. Kurwa. Jaki to jest? Ty, drugie srebro już. Ale placek. Drugie srebro. No bez kitu. Idę mu pokazać, bo on nie wierzy w ogóle w nic. Co się do niego mówi? Wołam i wołam, chodzę tu ty. Tylko musisz być bardzo ostrożny, bo jest nadłamana. Jak ją złamiesz, to zapłacisz milion. No to jest druga. Jaka druga? No druga! A gdzie pierwsza? No zaraz ci ją wyciąga. O kurwa pani. No, bardzo widzisz, jaka jest pęknięta? Piękna. Ale ciągnę nosem. No grzebie już tam. I to, i nie mam pojęcia, co to jest. Idę do was, ale nie, ale chciałem pierwsze przeszukać teren. Sorry, chłopaki. Ale chodźcie tam, nie? Ale zajebiste, chłopy, kurwa. Idę do niego, ryćku. Dobrze. Nie gadaj. Dwa srebra, piękne, kurwa. Sorry, że tak późno, ale to nie, wiesz, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, no nie? Piękna. Czekaj, kurwa, muszę detektor iść do niego. Kurwa. A to, co to jest? Macie może pojęcie? Które, te małe? No. To jest ta sama, jest to samo co z tej strony, jest, to jest ten sam okres, zobacz. Jest to samo, tylko jest małe. Co ty gadasz? No tam ten kwadrat, no tam nie wiem, może 10 metrów dalej. Co się położę tutaj. Idę do niego. Idziemy, no chodźcie, gdzie jest ten Klaudiusz? Ale czad, co? Kurwa, ale piękna. Szkoda, że tak porozmawiamy. Trochę mi się ręce trzęsą. Googlujemy te moniaki. Tomuś, powiedz nam coś o tej monecie. Szukamy. Jak zawsze, nic jeszcze nie wiesz. Ale 1500 rok na pewno.
Ja bym to wyślinił. Ale lilie, ty, co to było na liliach? Francuskie, no nie? To są francuskie. No tak. Lilie są francuskie. Chyba to są lilie. Możliwe, że to jest francuska. Nie wiem. No, my specjalistę. Weźmiesz do archeologa. Tak zrobię. Dlaczego nie? I zobaczymy, co powie. To też Francuzi byli, kurwa. Wyślemy. Zobaczymy. No. Spiszemy dane, wyślemy do prokuratury. Do prokuratury. Na pewno. Bo ma ten, nie? Wygooglowaliśmy, że to Heniu Walezy jest. 1573 do 1596 bite. Ale to na pewno będzie, to będzie... No może nie ta sama, stricte. Monety Henryka Walezego. Tu jest Walezy. Tylko jest inne, to jest on. A nie, to jest podobne. No mogła być w końcu. Ha. No, z nie. No ale nie aż taki. Nie, to jest za stare. Ale patrz, zwróć uwagę na to ha. Ale tam tak, było, ale to tutaj są jest od niego. W sumie kawałek daty. 159 coś tam było, nie? To by pasowało z tamtymi tam datami. 159 ha. Haniby, a mogło być jeden. Mogłoby tak być, no. Tamtą poprzednią. Trzymaj to, bo zaraz zgubię, kurde. No. Tu, czekaj. Emocje były tak ogromne, że po wstępnym ustaleniu, że to moneta Henryka III Walezego, poszliśmy dalej szukać. Na szczęście mamy internet i jeszcze tego samego dnia wieczorem usiadłem przed kompem i zacząłem węszyć. Ta pierwsza, jak już wcześniej wspomniałem, jest przypuszczalnie monetą pochodzącą z Holandii. A Walezy okazał się Henrykiem IV Wielkim, królem Nawary i Francji, pierwszym z dynastii Bourbonów. Spokrewnionym z Walezjuszami jedynie ze strony babki po kądzieli. Średnica krążka to 28 mm, waga około 6,5 g. Dokładnej daty produkcji nie jestem pewny, przypuszczam jednak, że została ona wybita jeszcze przed 1600 rokiem, a do obiegu mogło trafić jedynie około 50 tysięcy sztuk. Obie monety zostały wysłane do archeologa, niech specjalista się tym zajmie. Chłopaki mi każą spierdalać. Ale to dziecięcy z tym sercem. Pierścionek taki. Ale ładny. No ale. Ej, no ruszyłem stąd. No Boże, nie. Wszyscy tu teraz chodzą. To było obszukać teren. Pierścionek. Pierścionek dziecięcy z sercem. Zabierz to mu ten wykrywacz. Ty dzisiaj kruzer to. Jaki dobry wykrywacz. Te wykopki mogę zaliczyć do bardzo udanych, a to zasługa Klaudiusza, który to nie dość, że zdobył pozwolenie i zafundował przekąskę, to jeszcze zaprosił kilku ludzi na wspólne kopanie. Serdeczne dzięki jeszcze raz, a was drodzy widzowie, już dzisiaj zapraszam na następny film. Będzie trochę z innej beczki.